Dobra, dzień dobry, witam. Ten tutorial chciałbym wam pokazać, jak będę animował cokolwiek w programie Krita. To jest Animation Skin Odgląd. Aby go aktywować, musicie kliknąć utwórz pustą klatkę. Automatycznie żarówka się pojawi. Klikamy na to, tu się reguluje jasność. No dobra, narysuję sobie jabłko. Mam warstwę rysującą, nazwę ją warstwa rysująca. Właściwie ona powinna być poniżej. Warstwa kolorująca. Chyba sobie zapiszę to. Kurde, co on robi? Nie, bo to jest inny dokument. To jest tab 1, to jest tab 2. Tu mam osobną animację i... Dobra, rysuję sobie... No nie wiem, trochę gadające jabłko. Mam też paletę kolorów. To są przydatne z animacji. Potrzebować musicie brush preset history. Dlaczego to? Bo tu macie najczęściej używane pędzle i paletę kolorów. Ale trzeba, aby ją poprawnie załadować, trzeba na to kliknąć i wtedy tutaj importujecie nową paletę. Dlaczego tak robię? Bo wtedy używam tych samych kolorów. Dobra, rysuję sobie jabłko. Dlaczego znowu jabłko maluję? W programie OpenTunes też rysowałem jabłko. O nie, a to znowu ta durna manga, no. A nie, jakoś tak. Mam sentymenty do Japończyków. Aha, to musi być na dole. Wiecie, jak robię, przełączam klawiszami. Dla tych, którzy chcą użyć klawiszy do przełączenia, idziecie do konfiguracji programu. Skróty klawiszowe, warstwy. Aktywuj następną warstwę. Zaznaczymy to. Wybieramy górny przycisk. Potem Krita się zapyta. Aktywuj poprzednią warstwę i strzałkę na dół dajecie. Ja tylko wam pokazuję, bo dzięki tej operacji mamy szybkie przełączanie między warstwami i to jest naprawdę wygodnie. Następnie możemy robić coś takiego, że albo dajemy utwórz pustą klatkę, albo kasujemy gumką jego uśmiech. Ale musi być to włączone. Przeciwnie... A, co jest grane? Co to za błądy? Co mi się tu dziwnego pojawiło? Co to jest? Kurde, pomyliłem się. Kurde, pomyliłem się. Muszę to na dół dać. Przecież przełączałem. Choroba jasna, moi drodzy, pomyliłam się. Nie, dobrze jest. Nie, bo myślałam, że użyłam innej opcji. Dobrze jest. Musi być ta warstwa na dole, a warstwa szkicująca na górze. Dobra, przechodzimy do rzeczy, bo nie ma czasu. Kurde, no i dlaczego tutaj jest? Dobra. No i super, zarąbiście, nie utworzyłem. Choroba jasna, no i nie utworzyłem tego. Copy to clip. No nie. To moja wina, sorry.
że umieją tu utworzyć nową klatkę w ustę, jak się tego nie zrobi. To potem, nim ujawi się żarówka, anioł z tym nie będzie działał wtedy. O, ale wtedy możecie zrobić ciekawą opcję, ja chcę zrobić coś takiego. Mogę to przekopiować. Copy to clipboard, paste from clipboard, można tak zrobić. Nadal będziecie mogli to narysować. Jeszcze jest inna opcja, którą spróbuję omówić, ale na razie póki co chcę mi jabłko skopiować. Może nie będę się trudził i wysilał, żeby to nie wiadomo jak zrobić. Dobra, to kasuje. Automatycznie Onion Skin zaktualizuje wam. A Szymon, a kiedy zrobisz tak, żeby jabłko otworzyło oczy? Na razie nie. Jak ja lubię mangę. Bo trzeba omówić inne rzeczy. Bo muszę parę klatek tu skopiować. To nie jest dobre, to co widzicie. Ale nie będę to robił create blank frame, bo nie ma takiej potrzeby. Bo muszę jeszcze sprawdzić opcję. Tu jak rysujecie to co macie w przyszłości narysować, a to co w tyle. Dobra, nieważne. Musimy zaraz omówić inne rzeczy. O nie. Dobra. O to teraz wam okażę. Włączam sobie cebulkę. Wyłączam to i teraz narysuję na przykład brwi, które są w przedniej klatce. Nie, ja muszę je trochę ulepszyć. Bo to są inne opcje, które chciałbym omówić. O choroba jasna. Czy coś pominąłem? Nie, ale muszę tutaj zrobić, że ma zamknięte oczy. Też tak mogę zrobić. Widzicie? Dalej mogę brwi namalować. O, dajcie mi chwilę, bo jeszcze muszę zrobić animację. Przy renderowaniu, bo w poprzednim wideo pokazywałem jak eksportowałem animację, ale z uwagi na to, że to jest tutorial o animacji, to trzeba będzie wam jeszcze pokazać to od nowa. Jabłko manga. Oczywiście nie lubię tak mangi do końca, ale pokazuję wam tylko przykład. Dobra. Chciałbym jeszcze sprawdzić, do czego służy opcja, o ile się nie mylę, insert hold frame. Poczekajcie, bo mi się wydaje, że to chyba ma związek z ilością pustych klatek na sekundę. Nie. Co ta opcja właściwie robi? Aha! Chyba wiem, co ta opcja robi. Aha! Chyba wiem. Ona robi puste klatki. Aha, już kumam się, o co chodzi. Teraz to chyba namieszałem, ale po prostu nigdy tak nie robiłem. Teraz mam uste klatki. Remove keyframe.
można usunąć tą klatkę kluczową. Co to jest ta opcja Twinning? Dodaj klatkę przeźroczystą, co to jest? Nie używam tej opcji nigdy. Szczerze więc muszę jeszcze to przestudiować. Można usunąć klatkę kluczową. Także możemy dalej kontynuować rysowanie naszego jabłka. Jeszcze niech ja pomyślę, bo tu jest taka opcja Drop Frames. Z tego co wiem, to oni tłumaczyli, że to jest do słabszych komputerów. Nie, za szybko mi pokazuje. Autoframe mode to chyba automatycznie klatki kluczowe robi. Kurde, muszę sprawdzić. O ile się nie mylę, to tutaj mam w tym dokumentacja. Aha, rozumiem. O, tutaj also także pamięć podręczna jest zapisywana. Następnie chciałbym sprawdzić. O, można usunąć to jak kalkulacja, to jest w interfejsie. Jeszcze moi drodzy sprawdzę dokumentacji. Chociaż nie powinienem tak, powinienem wszystko z głową omówić. Powinienem był już przedtem to przestudiować. Czemu? Muszę sprawdzić, moi drodzy, bo nigdy z tego nie korzystałem. Aha, oni tu tłumaczą. Kurde no, dlaczego on mi tu znika? Poczekajcie chwilę na mnie. Mamy też zaawansowane opcje do animacji. Wydajność. Pamięć podręczna. Pamięć podręczna animacji albo na dysku, albo w pamięci RAM. Można wyłączyć generowanie pliku pamięci podręcznej w tle. Można to wyłączyć. O co z tym chodzi? Aha, rozumiem. Tu, jak zdjęcie jest za duże, on mówi, żeby renderować tylko widoczną część tego. Ciekawe, muszę sprawdzić i trochę dodać. Może nie będę aż tak grzebał, co to jest? Aha, dobra, jest to zwiększę. 2.6 Advanced, można wyłączyć. Wyłącz wysyłanie, zgłaszanie tego błędów na przykład. Limit procesora, co to jest? Nie, zostawcie jedną opcję na jeden, jak macie bardzo dużo RAMu. Nie mam, a to co to jest? Aha. Co to jest? Aha, rozumiem. Ilość klatek na sekundę podczas malowania. A, rozumiem. Ciekawe. A może ja dam 60 klatek na sekundę? Aha, już wiem o co z tym chodzi. To może być przydatne jak malujecie. Ja dam 60 klatek na sekundę. Ja chyba wiem o co tu chodzi. Jak szybko wasz pędzel na ekranie, jak szybko jest aktualizowany.
Aha. Już wiem. Tak, już kumam o co chodzi. Głównie limit pamięci. Co to jest ten internal pool? Kiedyś czytałem. No, co jest? Czemu nie mówi? Choroba jasna, no nie wyświetla się. Dam trochę więcej. No kurde, pojawi się. Aha. A, tutaj jak Undo gromadzi historię i przekroczy limit pamięci, pliku pamięci odręcznej. Krita gromadzi w pliku pamięci odręcznej. Te poprzednie operacje, jak coś wam nie wyjdzie, to możecie cofać ilość tam razy. File size limit to jest plik pamięci odręcznej. Niech będzie te 4 GB display. Ja mam tą opcję. Nie zmieniałem na to ani na to. Po prostu mam DirectX 3D 11. Nie dawałem ani tego, ani tego, ani tego. Bo czasami z tego powodu mi się nie wyświetlało. O, aha, dałem jeszcze opcję w głównym. To jest przydatne. Możecie wyłączyć autozapisywanie i tworzenie kopii zapasowych. Niech ja sprawdzę, jak mi się zachowuje mój pędzel. Create blank frame. Aha, dlaczego nie jest widoczne? Aha, bo musicie tu też trzeba włączyć. Nie wystarczy, że macie tu włączone. Tu jak daleko możecie włączyć to, co było jeszcze wcześniej. Zobaczcie, jak się mój pędzel zachowuje, bo zmniejszyłem ilość klatek na sekundę. Ja będę jabłko w stylu japońskim dzisiaj malował. Kurde, nie, ten nos jest słabo za nisko, to robimy coś takiego. Można go wciąż przesunąć. Jeszcze taki trik mam ciekawy. Zamiast rysować jabłka całego, mogę przekopiować go do następnej warstwy. Choroba jasna, nie tak, chłopie. Ja się muszę tu zastanowić, moi drodzy. Wiem już, co zrobię. Copy selection to new layer. Okej, dobra. Na szczęście ta warstwa jest w odpowiednim miejscu. Teraz przetrzymujemy to i przesuwamy tu lewym przyciskiem myszy. Widzicie? Połącz z warstwą poniżej. Upewnijcie się, że ta skopiowana warstwa nie jest ponad warstwą szkicującą, tylko pomiędzy. A jak chcecie, żebyście mieli układ graficzny taki sam, to zapisujecie animacja custom. Animacja dostosowana do naszych potrzeb. Custom to szybsze słowo. To jest plik. To się zapisało na dysku. AppData. Domyślnie ten folder nie jest widoczny. Ja sobie go aktywowałem. Krita wciąż chodzi najnowsze na Windowsie 8.1. Trzeba dać pokaż ukryte pliki, ale w tym wypadku nie muszę tego robić. Roaming Krita.
Workspaces i mamy tutaj nasze palety. Animacje custom, format pliku KWS. Aha, jeszcze muszę inne opcje omówić. Dobra, kryta projekty. Gdzie ja zapisywałem ten projekt? To jest na dysku o nazwie F, na partycji F. Chodzi o to, żebym miał wszystko tu. Create obszar roboczy. Create obszar... Nie, układ graficzny. Podobnie z paletą kolorów. Można zapisać tu. Naszą paletę kolorów mam tu. Szkoda, że nie da się zapisać do pliku Brush Preset History, bo to jest bardzo ważne, bo można mieć szybki dostęp do narzędzi. Kurde, nie przestudiowałam tego. O co chodzi z tym? Czy ja mógłbym się dowiedzieć gdzieś? Twinning. Muszę sprawdzić w internecie, moi drodzy. Może powinno to być. Zaraz wam powiem, tylko sprawdzę, o co z tym chodzi. Musi być to opcja. Aha, rozumiem. Takie coś. Nie mogę tego znaleźć przedtem. No to interesujące. Aha, rozumiem, o co tu chodzi. Rozumiem już, o co tu chodzi. Bo mamy jeszcze, moi drodzy, tu powinno być widoczne. Może powinienem przejść. Nie chcę przechodzić do opcji animacja, ale mogę zrobić coś takiego. Bo nie chcę wszystkiego od nowa włączyć. Settings, Dockers, Animation Curves. Mam to. Chodzi o trochę tutaj krzywe. Można dodać. O, super, świetnie. Czyli da się dodać. Chyba będę musiał zrobić coś takiego. Bo już wiem, o co chodzi. OACT keyframe. Tylko niech oni mi powiedzą, czy to się robi tak? No ciekawe, mówiłem wam. Aha, rozumiem. Aha, wiemy już, o co chodzi. Bo oni tutaj tłumaczą. Niech ja zrobię coś takiego. Create blank frame. Copy to clipboard, paste from clipboard i dobra. Twinning add opacity keyframe. Aha, rozumiem, o co chodzi. No może tu musi być odstęp. Może to znika jak duch.
jeśli ja to... Trzeba tą opcję obadać. Ja muszę to okno powiększyć. Aha! Taki bajer. Sorry, mój drodzy, że ten tutorial jest taki długi. Aha. Kurde, jak to zrobić, żeby to było wygładzone? Kurde, no, co jest grane? O, mam, znalazłem wektory. Jest, udało się, moi drodzy. Udało, ja już o co chodzi. Kurde, no, co jest grane? Musi mieć trzeci łuk dodany. No, co jest grane? Przecież... Dziwnie tak jakoś ten program to robi. Nie było, moi drodzy, łatwo mi tą opcję użyć. Dajcie mi chwilę, bo muszę coś tu zrobić. Aha, on animuje tak? Jakby przeźroczyste to się stawało. Dlatego to była ikonka ducha. Nie mogę wam od razu tego pokazać, ale to jest przydatne. Sorry, że to tak długo trwa. Ile jest ten tutorial uwikłuje? Dobra, bo ja będę musiał w takim razie... To chyba będę musiał na sam dół dać. Kurde, strasznie niewygodnie się tutaj to robi. Kurde, czemu on tak dziwnie to robi? Wiecie co, ja będę musiał... Jak to zrobić, żeby to zmniejszyć? Kurde, jak mnie ten program wkurza. Nie jest tak oczywiście prosto, jakby się wydawało. O, jest, mam efekt ducha zrobiony. Właśnie o to chodziło. Remove frame and pull. O, to jest to, co ja chciałem uzyskać. No, ciekawy efekt. Można zrobić animację ducha w programie Krita. A jak zrobić, żeby to było? Albo... Może mi się wydaje, że dwa punkty muszą być zaznaczone. Choroba jasna. Nie, muszę być... Czemu to się tak głupio robi? Ja pierniczek, mnie ten program denerwuje. Powiem wam, nie jest tak łatwo się do tego programu przyzwyczaić, ale... Jak czytacie dokumentację, co i jak, to możecie łatwo ogarnąć wszystko. Następnie opcje Auto Frame Mode. Kurde, co ta opcja właściwie robi? Też dodawaliśmy. Niech pomyślę. Nie, to już sprawdzałem. To akurat wiem. Aha, zapomniałem wspomnieć o czymś. Dobrze, że mi się przypomniało. W Kricie, jak czasami pojawia się błąd, możecie zrobić eksport waszej animacji, jak jest duży obszar
Na przykład canvas, papier, można zrobić eksport i import renderowanych klatek. Moment, moment, chwila, żebym ja się tu nie pomylił. Nie, ja muszę zrobić inaczej. Image sequences, JPG image, frame 01. Dlaczego tak robię? Dlatego, że czasami pojawiają się problemy. Jak klika nie chce renderować poprawnie, to można zaimportować pliki JPG albo inny format, TIFF, PNG, ja wolę JPG. Tylko wam tak na przyszłość pokazuję, bo kiedyś miałem problem, jak miałem bardzo duży projekt, to było ciężko. A teraz, ale niestety musiałbym, choroba jasna, musiałbym nowy dać tab. To jest osobny tab. Import animation frames, add images. Dopiero, i wtedy możecie renderować poprawnie. Z tym to jest czasami lipa, powiem wam, bo czasami to zajmuje długo. Ale w tym wypadku krótko mi zajął. Tutaj szybkość klatek na sekundę dam 2, ale można zrobić, chociaż nie, teraz to jest bez sensu. A jak shift przetrzymam? Nie, twinning nie będę dawał, bo już to omówiliśmy. Chyba insert hold frame. Wiem, co to robi. Już mi się przypomniało. Musicie zaznaczyć od pewnej klatki do tej. Dodaj dużo klatek na sekundę. Dobrze powiedziałem? Co jest? Jak ja to tłumaczę? Pomyślę. Nie, no co on robi? Aha, bo muszę zrobić coś takiego i dopiero wtedy. Musi być pusta klatka i dopiero wtedy. Hold frames. Insert multiplay hold frames. Nie, no co on do choroby robi? Nie, no co on robi? To w ogóle działa? Aha. Chyba już kumam, o co chodzi. Czemu to mi nie działa? Poczekajcie chwilę, bo mi coś nie działa. Ja nie wiem, chyba muszę... Mi się wydaje, że chyba control muszę przetrzymać i dopiero wtedy dodać. Nie wiem, jak to użyć. Sorry, nie mogę wam omówić tego. Mam trochę z tym narzędziem problemy. Muszę je przestudiować, bo kiedy je używałem. Insert, hold frame. Nie wytłumaczyli dokładnie, jak z tego korzystać. Ale wybaczcie mi, ale na pewno jak będę miał taką możliwość, to wam dokładnie omówię. Znikające jabłko. A jeszcze muszę to użyć. Aha!
Już nie mogę nic zrobić, bo to są zaimportowane. Teraz będziemy renderowali wideo. A, sorry, jestem zły, bo miałem szczegółowo mówić jakoś tak wiele. Jak jestem zły, nie ogarnąłem tej opcji insert hold frame. Jabłko manga. Im mniejsza wartość constant rate factor, tym wyższa jakość. Dam opcję main, to zostawi na medium i użyję nowszego kodeka, ale też dam mniejszy constant rate factor, tak do minimum 2. Kiedyś błąd pojawia się, ujawniczy się program FMEG zaznaczony z... Ojej, dlaczego ja mam starą wersję FMEG? To muszę nową zaznaczyć, bo wyszła nowa kompilacja. Tu zaznaczamy, gdzie zapisujemy. Już pokazuję. Tu gdzie zapisujemy, tu jest ścieżka do programu FMPEG codec. Tu opcje... O, do GIF-u nie będę. Do macros tu można zapisać do GIF-u. Dam X4. Tu opcje z wydajnością, a tu gdzie zapisujemy. Kurde, jestem trochę zły, bo miałem dokładnie wszystko mówić. Nie mogę znaleźć, jak użyć opcji insert hold frame, bo kiedyś z tego korzystałem. Być może chyba wiem, o co z tą opcją chodzi. Może to robi kopię tych rysunków. Będę musiał jeszcze raz to obadać. Tylko na razie zrenderujemy to. Krita. Taki export do pliku zdjęciowego jest według mnie lepszy. Chodzi o to, jak macie bardzo dużą pracę, to Krita może się czasami zmagać, bo miałem kiedyś w poprzedniej wersji problem. Dekodowanie klatek i mamy jabłko manga. Oczywiście niektórzy szkicują tak artystycznie, bo można tak. Wracając do tego, to można wyrzucić. Co to do choroby jest? Jeju. O nie. O kurde. Przestraszyłem się na widok tego. Ojej. Można również usunąć. Tego nie będę potrzebował. Spróbuję użyć tej opcji, bo mi się wydaje, że ona działa. Kurde, jak to zrobić, no? No musi być to wytłumaczone. Eju, no. Oni gdzieś to tłumaczyli. Dajcie mi chwilę, ja wam to pokażę, tylko sprawdzę. Na szczęście znam. Kurde no. Nie wytłumaczyli tego dobrze. I nie podoba mi się trochę to. Co ja mam do choroby teraz zrobić? Dajcie mi chwilę, bo chyba albo shift muszę trzymać, albo control. Ach kurde. Muszę się ich zamykać, bo moi drodzy, ja naprawdę nie wiem, jak to zrobić. Chyba, że... Nie, to nie może być tak. Chyba, że tak zrobię. Teraz powinno być ok. Ja pierniczę. Nie mogę wam tego omówić. Po prostu...
przestuduje to i w następnej części omówi opcję Insert Holy Frame, bo naprawdę nie wiem, jak z tej opcji korzystać. Czego jeszcze tu nie umawiam? Można to wyłączyć. Również można zablokować. Co to jest? Aha. Dobra, autoframe mode to nie. O, duplikować można. Aha, co tu jeszcze... Aha, zapomniałam, okej. Pokaż w timeline'ie. Bo jak odznaczycie to, to przestanie być widoczne w timeline'ie. Dlatego radzę, abyście zrobili tak i wtedy będzie to i to widoczne.